Technika jest czy nie jest próbą poradzenia sobie z jakimś złem, tak? Tylko ona generuje kolejne nieprzewidywalne sytuacje, które również są czymś niedobrym. Znaczy, chodzi o to, że zło jest zawsze namacalne, dobro jest zawsze mgliste, tak? Jest zawsze tylko jakimś takim niejasnym określeniem tego, co byśmy chcieli, prawda? Potem jak się okazuje, że to możemy mieć, to już nie jest wcale nic dobrego. Czy zatem Lem nie był trochę, można powiedzieć, manichejczykiem, tak? W tej swojej wizji świata? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że można powiedzieć, że na początku trochę za komunistami chyba. Wierzył w to, że technologia jest dobra. To znaczy, że właśnie to jest takie marzenie o dobrej technologii, która pozwala likwidować cierpienia, pozwala nam panować nad światem, pozwala nam docierać do gwiazd, pozwala nam kontaktować się z innymi istotami i kontaktować się w sposób pozytywny, prawda, tak jak to jest w obłoku Magellana. A z drugiej strony jest ta świadomość, że technologia może prowadzić do jak najgorszych skutków i on to wiedział od samego początku, dlatego że w końcu pisał o V2 nad Londynem, już nie pamiętam, które V nad Londynem, V nad Londynem w sensie po prostu. Więc on doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że technologia służy najgorszym rzeczom. Tak samo człowiek z Hiroshimy napisał i można powiedzieć, on był doskonale świadomy tego, co się działo w technologii broni, dlatego że mój doktorat, pan Szymon Kukula, napisał taką bardzo ciekawą pracę magisterską właśnie, gdzie pokazał, do jakiego stopnia Lem był oburzony tych wszystkich wówczas nowych pomysłów na niszczenie. Także on sobie z tego doskonale zdawał sprawę. Więc to jest, można powiedzieć, że to takie dwa przeciwbieżne procesy, które jakby jeden i drugi u niego się pojawia, świadomość jednego i drugiego. Znaczy z jednej strony technologia może służyć dobru, a z drugiej strony może służyć złu. Więc nie ma jednego kierunku. Właśnie kiedy pytałem się o tę kwestię manichelizmu, to miałem na myśli właśnie z jednej strony tę sytuację takiego miotania się człowieka z technologią, który zawsze jak zastosuje to potem będzie wpadnie w jeszcze większe tarapaty niż wpadł, znaczy niż był, już próbował się wydobyć. Ale z drugiej strony jednak właśnie tak jak w pewnych wizjach gnostyckich bywa tak, że Lema właśnie rozwój technologii powoduje powstanie jakiegoś takiego, czy rozumu, który jest rozumniejszy niż ludzie. Mam tutaj na myśli na przykład pokój na Ziemi, czy właśnie Golema XIV, który został stworzony do celów militarnych, a porzucił je. Tak? Czyli w pewnym sensie ta wizja tego wszechogarniającego zła w jakiś dziwny sposób nie tyka się pewnych, ostatecznych produktów cywilizacji, prawda? Czyli tych sztucznych urządzeń, które nas przewyższają intelektem. Nie wiem, czy to nie jest właśnie taka wizja trochę gnostycka, tak? Jak pan myśli? To jest tak. W tej chwili myślę intensywnie o pokoju na Ziemi, dlatego że to jest bardzo znamienna powieść, która powstała pod koniec twórczości Lema i w której on, można powiedzieć, unicestwił Jana Tichego. Ale jednocześnie on się tam bardzo zajmował wtedy kwestią tego, co się dzieje z mózgiem, kiedy się podzieli, prawda, dokona się tego rozerwania dwóch półkul. I
mówiące o tym, czy dostarczający mu wiedzę o tym, co się dzieje z mózgiem, i że właściwie wtedy powstaje, on mówi, takie półtora człowieka. Znaczy, że każdy z tych ludzi, prawda, czy tych psychik jest niepełny, czy ta psychika jest niepełna, szuka sobie dopełnienia w tej drugiej, ale nie jest nią. I może być tak, że prawda, jedna ręka, którą kierują popędy, sięga po czekoladkę, a druga ręka daje jej po łapie i wytrąca tę czekoladkę. O co tu chodzi? No przecież nie tylko o takie żarty, prawda? Tylko chodzi tu o to, że człowiek jest w jakiś taki bardzo głęboki sposób sprzeczny w sobie. I tam przecież jest ten wątek, że Tichy wraca z Księżyca z pewną wiedzą o tym, co się tam dzieje, ale ta wiedza jest ukryta. Znaczy ta wiedza jest gdzieś w jego mózgu, ale nie może być w sposób świadomy wypowiedziana. Znaczy trzeba by było jakoś sam to wyciągnąć, ale jak, trudno powiedzieć. Więc gonią za nim wszystkie wywiady, prawda, dlatego że no, on jest w jakimś sensie bardzo cenny i bardzo niebezpieczny. No, to jest w jakimś sensie też obraz cywilizacji, którą ludzie stworzyli, prawda, która jest właśnie taka ambiwalentna, nie sprzeczna w sobie, jednocześnie pewne rzeczy ukrywa, jakby, no tak jak tam jest to ukrycie broni na Księżycu, ukrycie broni, które ma zabezpieczyć Ziemię od rozmaitych kataklizmów, ale to też jest problematyczne. Wrócić do takich właśnie bardziej, powiedzmy, transcendentnych wątków naszej dyskusji, mianowicie, no bo zastanawiam się nad pytaniem o to, w czym można jeszcze pokładać nadzieję. To jest oczywiście pytanie, które wyłania się z lektury tych ostatnich powieści Lema, tych takich już rzeczywiście pesymistycznych, na przykład Fiasko. Ale to pytanie w jakimś sensie trwa, czy powstaje już wcześniej. No bo tak, bo nasza egzystencja jest oczywiście skończona, bo dla mnie wierzą w życie wieczne. Ale też skończony w sposób ostateczny, czy ultimatywny jest rozwój naszej kultury i cywilizacji, no bo kiedyś nadejdzie kres albo właśnie zimny, albo gorący naszego wszechświata. Wobec tego jeszcze kawałek do tego, tak? Tylko że pytanie jest takie, jak sobie z tym poradzić, prawda? To znaczy, jak człowiek, to jest to powód do tego problemu nihilizmu, bo to może wpędzić w nihilizm. Jak człowiek sobie może z tym poradzić? I druga sprawa, jak społeczeństwo sobie z tym poradzić, jak pan myśli? To rzeczywiście ten wątek przypomina Sekułowskiego, ponieważ Sekułowski był ten prawda, bohater Szpitala Przemienienia. To był właśnie nihilista. Taki typowy nihilista, którego Lem odmalował zresztą z dość dużą abominacją. Mówiono, że to jest trochę odbicie Witkacego, trochę odbicie Gombrowicza. Nieprawda oczywiście, dlatego że oni wcale nie byli nihilistami. Ani jeden, ani drugi. Więc można powiedzieć, że Lem zastosował tutaj dość fałszywą analogię. Natomiast jeśli idzie o samego bohatera, to on jest właśnie produktem tej niewiary w to, że świat, że istnienie świata, istnienie człowieka w świecie ma jakiś sens. No i w tym sensie jego te tyrady Sekułowskiego były niesłychanie podobne do tego, co potem mówił sam Lem. Gdziekolwiek zresztą, dlatego że zarówno w trybie poważnym, jak w trybie niepoważnym w bajkach robotów. Czy w Syberiadzie. Mi się pojawiają takie tyrady właśnie na temat właśnie bezsensowności kosmosu, tego, że kosmos jest
śmieszny, na przykład, czy kosmos jest śmieszny. Prawda? No jest śmieszny z pewnego punktu widzenia. Jest śmieszny dlatego, że jest bezsensowny. Właśnie taka tam panuje taka pada odpowiedź. Ale tutaj też zaskakująca odpowiedź z kolei tkwi w twórczości Lema. Ta zaskakująca odpowiedź to jest odpowiedź estetyczna, dlatego że to nie tylko etyka jest fascynuje Lema, ale jego fascynuje również estetyka świata. Światem sensownym jest świat piękny. Tak jest na przykład w zakończeniu Niezwyciężonego. Chorwach, już nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywa, bohater, który idzie z tą siateczką na głowie, prawda, która wysyła sygnały, że on jest wymuszczony, a ten idzie w te siedziby chmury tych automacików malutkich, prawda, no i odkrywa, że ten świat jest piękny. Odkrywa, że to ma swoją jakąś taką immanentną cechę organizacji, właśnie, która jest godna ochrony. Nie można niszczyć chmury, dlatego że to jest piękne. Wraca, odlatuje. Podobnie się kończy powrót z gwiazd. Bohater powrotu z gwiazd już właściwie zamierza opuścić Ziemię i puścić się w kolejną podróż. Podróż między gwiezdą, właśnie między układową, kiedy jest taki moment, kiedy rano wieczorem, czyli pamiętam, że ona siedzi i patrzy na krajobraz ziemski i odkrywa, że to jest piękne, on się z nim identyfikuje. Więc to piękno to jest coś, co nas właśnie w jakimś sensie jednoczy ze światem i z drugiej strony pozwala na akceptację czegoś, czego byśmy może nie zaakceptowali, gdyby tej własności nie posiadało. Znaczy te pozytywne uczucia, które człowiek ma w stosunku do świata, one mają właśnie dwojakie co najmniej źródło. To znaczy jedno źródło to jest źródło estetyczne, a drugie źródło to jest źródło etyczne. A bycie dobrym człowiekiem to jest coś, co się sprawdza w sytuacjach ekstremalnych. No znowu wracam do szpitala przemienienia. Są ci lekarze, którzy mimo wszystko, mimo terroru, prawda, mimo zagrożenia śmiercią, coś robią, żeby tych chorych uratować. No i są ci nihiliści, którzy nic nie robią, bo robią to, co najgorsze. Także właściwie sprawy etyki sprawdzają się w takich najprostszych moralnych sytuacjach. Rozumiem, że to jest bardzo szopenhauerowska odpowiedź, prawda? Bo właściwie też Schopenhauer mówił, prawda, o tym, że to, w czym możemy pokładać jakiś sens, to jest piękno i etyka. Bardzo podziwiał i cenił Schopenhauera. To był jeden z filozofów, których on akceptował. Nie tak wielu w końcu. No to chciałbym jeszcze poruszyć ten wątek teizmu, bo pan profesor sam stwierdził, że w jednym ze swoich tekstów, że jak na ateistę to dosyć sporo opisał. Jest te wszystkie jego koncepcje mniej lub bardziej błędnych bóstw. Czy to było, że jak pan sądzi, to była taka forma, nie wiem, badania gruntu pod ewentualne czy nawrócenie, czy jakieś zmianę stanowiska? Czy co to właściwie było? Jaka była motywacja? Raczej nie badanie gruntu pod powrót do kościoła. Zresztą ja pamiętam, jak był stosunek Lema do redakcji Tygodnika Powszechnego.
To było bardzo, bardzo zabawne, dlatego że on nie odpowiada jednak ten wątek kościelny, prawda? Ja się nie zgadzam z tym, właśnie nie chciałbym się czuć skrępowany, dlatego że ja jednak krępuję sobie pióro, pisząc o sprawach wiary, dlatego że no wiem, do jakiego periodyku piszę i przecież nie mogę tam napisać jakichś rzeczy specjalnie prowokujących, ale to są porządni ludzie. To są ludzie, których ja szanuję. Więc mu się zdarzyło raz czy drugi coś takiego jak napisanie artykułu do organu ateistów i wolnomyślicieli, ale tych ateistów i wolnomyślicieli on jednak w sumie nie za to szanował. Także tutaj była taka ambiwalencja. Znaczy jednak nie Kościół, nie raczej nie wiara, no taka, prawda, bez zastrzeżeń, to absolutnie nie. Natomiast no, też bardzo często powtarzał, że najpiękniejszą rzeczą w chrześcijaństwie jest zdanie: nie miłujcie nieprzyjaciół waszych. To jest, że treść moralna chrześcijaństwa właściwie nie temu odpowiadała, ale to nie znaczy wiary w Boga. Zupełnie innym odłamem jego myśli, jego działalności była ta próba wymyślenia świata z taką quasi-transcendencją, prawda, czy z transcendencją, ale bez Boga Wszechmogącego, właśnie z Bogiem Kadekim, z Bogiem poddanym rachunkowi prawdopodobieństwa. Tutaj ciekawe były te matematyczne aspekty właściwie tego, co robił ze swoimi modelami świata. Mi się ten Gödel najbardziej podobał, prawda? Ten Gödel z zasadą niepełności, która miała rządzić właściwie tymi światami lewą, prawda? Które domagały się po prostu tego wyjścia poza. Nawet w pamiętniku znaleziono, w wannie są te drzwi gdzieś tam na krańcu tego gmachu, przez które można przejść, ale nikt nie przechodzi. To też jest ciekawe. Czy to jest w takim razie właśnie te wszystkie próby, o których zresztą na naszej konferencji mówiliśmy, prawda? Kilka referatów było na ten temat. Właśnie te próby różnych rodzajów takiego niepełnego teizmu, to są takie właśnie badanie tych drzwi, tak? Czy tak to należałoby wziąć, zrozumieć? No, w niektórych przypadkach problema się jednak przechodzi te drzwi, to znaczy na nowej kosmogonii, prawda, dowiaduje mi się coś nieco na temat tych, ale oczywiście niewiele na temat tych istot wyższego poziomu, które grają w świat, prawda, to jest tam. Ale właściwie poza tym, że one w ten świat grają, nic o nich nie wiemy, no. Wiemy, że istnieją i tyle. Czy takie istoty mogłyby nam, nawet istnienie takich istot mogłoby nam coś zmienić w, powiedzmy, takim problemie sensu naszego życia, bo wydaje się, że chyba niewiele, nie wiem. No, znaczy wracam jeszcze raz do zakończenia głosu Pana. To jest tak, że my możemy chcieć, żeby świat był sensowny i żeby świat był pod czyjąś opieką i właściwie to wystarczy. Znaczy ta chęć bycia, życia w świecie, w którym istnieje jakaś wyższa instancja, która dba o nas, to jest może dziecinne, ale to jest jedyna rzecz, która temu nie pozostaje. Ja jeszcze bym wrócił do jednej rzeczy, o której Pan mówił. Mianowicie o tym, że
można, że można powiedzieć, że pewne wartości etyczne są podważane, ale są moje, prawda? Chyba u Rortiego przeczytałem kiedyś taki, czy byłem w jego wykładzie kiedyś. I on mówił coś takiego, co było bardzo, bardzo optymistyczne i właściwie w jakimś sensie naiwne. Ale naiwności nie należy się wstydzić chyba w tym przypadku. On wyrażał taką nadzieję, że świat jest na drodze do takiego polepszenia, prawda, naprawy, przez to, że ludzie mają coraz większą świadomość wspólnoty z innymi ludźmi, że coraz bardziej utożsamiamy się z jakąś taką mega społecznością, która jest społecznością może narodową, może europejską, może światową. No i im więcej takiej świadomości bycia wspólnotą, czyli każdego z tego, co na bycia członkiem wspólnoty, tym jest lepiej, prawda? Jeżeli będziemy mieli wszyscy taką świadomość jak najszerszą, no to wtedy świat będzie lepszy. Oczywiście można powiedzieć, że każdy mecz piłkarski natychmiast modyfikuje ten optymistyczny, powiedzmy, optymistyczne złudzenia. Podobnie jak widok tego, jak chłopcy z jednego podwórza tłuką chłopców z drugiego podwórza. Można powiedzieć, że partykularyzm jest odnawialny, czego chyba u Rortiego wówczas nie było, wtedy, kiedy formułował to, te wiarę w poszerzanie się świadomości. No ale można powiedzieć, że to są takie dwie tendencje, które ze sobą walczą, prawda? Są w sporze. Jedna tendencja do nieustannego takiego zamykania się w coraz ciaśniejszych małych wspólnotach i nienawiści do innych wspólnot, a z drugiej strony ta tendencja do tego, żeby widzieć siebie w jak najszerszym kontekście. Tylko że tu trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę, że ta druga tendencja, ta pozytywna, ta dobra, ona wymaga bardzo dużego wkładu pracy. To nie jest tak, że my sobie tak pomyślimy, prawda, że właściwie z tymi Portugalczykami to jest bardzo dużo łączy. Musimy trochę poznać kultury portugalskiej, trochę poczytać literatury, trochę zrozumieć, jakie oni mają problemy. Podobnie zresztą z Syryjczykami czy z innymi członkami wspólnoty światowej, jeśli tych wspólnoty. No właśnie, no to mówił pan profesor o tych odradzających się partykularyzmach, a tak właśnie trochę też w tym duchu odczytywałem te ostatnie wypowiedzi Lema, które były coraz bardziej pesymistyczne, prawda? Jest to jego znane powiedzenie, że dopóki nie miałem internetu, nie wiedziałem, że jest tylu idiotów na świecie, prawda? I okazuje się, że to dosyć wręcz, no, w sensie coraz bardziej prawdziwe zdanie, prawda? To znaczy, że te nowe technologie, na przykład komunikacji, wydaje się, mogą wręcz przyspieszać procesy partykularyzacyjne, prawda? Czyli innymi słowy, pesymista Lem miał prawdopodobnie więcej racji niż ten naiwny optymista Rorty, prawda? Więc tutaj z tego powodu wydało mi się bardzo właśnie takie, znaczy takie zaskakujące może zdanie, które Lem powiedział kiedyś na beneficie urządzonym mu w Teatrze Stój. Pamiętam, że prowadzący, już nie pamiętam, który to był z tych prowadzących beneficy w Teatrze Stój, zadał mu takie pytanie, ale co z tym sensem? No, to było dziwne pytanie w kontekście całej tej imprezy, bo ona była taka trochę rustykalna. Ja miałem takie wrażenie, oglądając to w telewizji, że Lem się specjalnie w tym dobrze czuł w ogóle.
Ale jednak padło to pytanie takie, no święte, niepoważne, jak to tam z tym sensem, na co on odpowiedział takim zaskakującym mnie właśnie zdaniem, no tak powoli się wykluwa, no, powoli się wykluwa i tak zastanawiam się, dlaczego, znaczy skąd, na jakiej podstawie to ten sens się wykluwa, na powoli właśnie, w przeciwieństwie do tego, to jakby stawiało poznanie zadania, co to właśnie cały ten pesymizm rymowski, że on jednak na końcu to krótko przed jego śmiercią. Skąd mi się ten sens tam miał? No to bardzo trudne pytanie. Nie wiem oczywiście. Mam tylko taką świadomość, takie przekonanie, że to wszystko jest ambiwalentne i przeciwbieżne. I że jeżeli mówimy o tym, że w internecie jest mnóstwo idiotów, jednocześnie mówimy, możemy powiedzieć, że w internecie tworzą się takie ad hoc społeczności, które biorą udział w bardzo pozytywnych akcjach, prawda? Nie. Oczywiście niektóre są takie trochę łatwe, no nie wiem, sam jakoś, nie wiem, broniłem ostatnio wielorybów. Oczywiście łatwo jest kliknąć w awans, prawda? I to nie wymaga jakiegoś zaangażowania, ale to jednak istnieje. To ma swoje znaczenie, że tworzą się takie społeczności, czegoś bronią. No tak, to rzeczywiście, innymi słowy, jednak nic nie jest, nawet ten straszny internet czy straszny Facebook nie ma swojej strony pozytywnej, tak? Chciałem jeszcze może na koniec tak zastanowić się nad tą kwestią, która tutaj też padała już w pytaniach i zastanawialiśmy się też w kuluarach naszej konferencji, mianowicie znowu właśnie powrócić do tej dziury, do tego czegoś, co właśnie nie domyka nam systemu. Tak? Otóż istnieją, bo tak jak sam pan profesor zauważył, zarówno tu, jak i wcześniej na swoich tekstach, jest ulewa świadomość tego, że nauka nie może domknąć świata, prawda? Że to zawsze będzie jakaś luka. Tak? I teraz pytanie, bo istnieją pewne nurty w teologii, tak? Są szczególnie właśnie te nurty teologii apofatycznej, które odmawiają sobie prawa do nazywania Boga, prawda? Do uchwytywania go w jakiekolwiek pojęcia, prawda? Czy też nawet właśnie tutaj mało te zasłonienie, że ta uwaga dotycząca płci Boga, że to raczej się przyzwyczailiśmy ze względów kulturowych na to, że to jest on, prawda? No, współcześnie podkreśla się też, że Bóg jednak nie ma płci, a że można równie dobrze mówić ona. No, no więc to jest też jeden z aspektów tego problemu nieuchwytywalności. No, no, pytanie moje brzmi tak, właściwie jak Lem wspomniał w liście do Kendla o podróży 21, że to jest ta wersja ateizmu, prawda? Ta zupełnie oczyszczona, prawda? Którą on by mógł zaakceptować zasadniczo, czy rozważa jako sensowną. Dlaczego on tego w końcu nie zrobił? Ale co to znaczy zrobić w tej sytuacji? Bo przecież nie można się zapisać do jakiejś organizacji, która wierzy w takiego Boga, bo nie ma takiej. Proszę, co to jest sukcesem? To do ojców sukcesem się właściwie zapisał w jakimś sensie. Znaczy, jeżeli się operuje tego rodzaju wizją Boga, to jakby to jest, ten pomysł jest w nim, prawda? Czy
transcendencji. No, transcendencja, w której istnieje Bóg o odjętych wszelkich właściwościach, jest też przestrzenią bez właściwości, a właściwie nie przestrzenią. No to teraz trzeba odejmować dalej, prawda? Więc odejmujemy również wszelkie prawda, wersje zrzeszania się wokół tego pomysłu, wszelkie wersje przynależności. Takiej wiary, jaką obdarzaliśmy Boga bardziej, powiedzmy, spersonifikowanego. Także w jakimś sensie musimy dotrzeć do takiej idei Boga i wiary, która nie ma postaci, prawda? Także jeżeli on powiedział, że on z tym by się gotów był tożsamić, no to właściwie powiedział już wszystko. Sobie tym, co oburzyło go od ojców destrukcjanów, to było to, że nie był robotem, tak? To znaczy, nie chodziło o to też, że to było jednak, bo to było przedstawienie końcowej jakiejś takiej formy katolicyzmu, prawda? To znaczy, ja to odczytuję tak jako nie tyle opis fantastycznej pomułki, ile po prostu projekt, który wynika z ogólnej projektu futurologii kultury, futurologii wiary, prawda? Czyli de facto futurologia katolicyzmu. Ci ojcowie prognozyci to jest taka instancja właściwie autoparodystyczna, to znaczy w tym sensie, że on jest właśnie, znaczy założenia, to co robi Lem pisząc pod 21, to jest to, co mieliby robić ojcowie prognozyci tam, czyli ci, którzy przewidywali przyszły stan wiary. Natomiast no tutaj jedyne, co by różniło w takim razie Lema od nich, to byłoby chyba to, że znalazł się w sytuacji historycznej, która nie odpowiadała temu stanowi Kościoła. Znaczy też na tej zasadzie, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. Tam najbardziej interesujące jest to, że oni są w środku, jak gdyby. Znaczy w środku pewnego nakreślonego scenariusza rozwoju w wypadku tych oczywiście nieszczęsnych Tybetańczyków. I że w gruncie rzeczy problem polega na tym, żeby nie dojść do drugiego końca tej krzywej rozwoju. Dlatego, że jak się dojdzie do drugiego końca, to powstają NFR-cy, prawda, którzy są groteskowi. Których największym problemem jest to, że nie mają racji istnienia, nie mają racji bytu w gruncie rzeczy. Leżą na tej powierzchni planety pokrytej elektronicznym pieskiem, mogą sobie wszystko zrobić, tak, prawda. Może bardzo chcesz rakietę? Jest rakieta, no i co z tego? Chcesz 300 kg czekolady? Już. A może dużo złota? Nie ma żadnej racji istnienia. I zdaje się, że to było coś, z czym się Lem najbardziej borykał. Że jego wszystkie projekty nie mają tymatywnej formy. Zresztą dobrą, taką charakterystyczną cechą urządzeń ultimatywnych był ultimatywny komputer Fiasko, który jest nieduży. Był nieduży. Znaczy, znalazła się jego taki parametr, który zmniejszał jego rozmiary, prawda? Chodzi o to, że sygnał elektryczny musiał mieć skończoną, stosunkowo nie tak dużą drogę do przebycia, żeby on miał największe możliwości, ten komputer, bo ja pamiętam. Więc nie jakieś, prawda, komputery, które zmienia się cały wszechświat, ale właśnie takie komputery, które mają swoje granice. I właśnie to jest chyba taki moment, gdzie on coś odkrył, coś takiego, co jest jakoś tam, pozytywne. Zupełnie inną sprawą jest to, co Gott mówi, bo to mówi rzeczy dość okropne. Więc
Chrystus jest Bóg.